przychodząc na świat ważą nierzadko zaledwie kilkaset gram, a dla rodziców są prawdziwą niespodzianką, gdyż następuje to przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży. 17 listopada to Światowy Dzień Wcześniaka. Szacuje się, że w skali świata jedno na 10 urodzeń to wcześniaki, których mamy często nie spodziewają się przedwczesnego zakończenia ciąży. Dla wielu rodziców szczęśliwy moment narodzin przeplata się z poczuciem ogromnego stresu. To naprawdę było coś, czego się nikt z nas nie spodziewał, ani ja, ani mój mąż. No natomiast mamy ten skarb i cieszymy się niesamowicie, bo ona żyje dzięki temu szpitalowi, dzięki temu oddziałowi, dzięki tej pani doktor, która stoi za panią. Przedwczesny poród może wynikać z wielu czynników, na które bardzo często ciężarna kobieta nie ma wpływu, gdyż po prostu nie jest ich świadoma. Nierzadko przyczyną narodzin dziecka przed planowanym terminem są dolegliwości, których przyszła mama nie powiązałaby z potencjalnym zagrożeniem narodzin przed 37. tygodniem ciąży. Nawet 40% przypadków to różnego rodzaju infekcje. Infekcje nieleczone jamy ustnej, uzębienia. Niewykryte, nieleczone infekcje dróg krewnych. Infekcje dróg moczowych, które mogą powodować wstępującą infekcję u płodu. To są wszystko takie rzeczy, które czasami dzieją się w sposób niemy. Mama tego w ogóle nie czuje, nie wie o tym, że coś takiego ma. No a może się to przyczynić do tego, że ciąża się zakończy przedwcześnie. Dlatego lekarze specjaliści podkreślają, jak w przypadkach narodzin wcześniaka istotna jest rola ojca. Ojca, który zawsze ma prawo wejść do nowonarodzonego dziecka, kangurować je na piersi, kiedy nie może tego zrobić mama i dzięki czemu nawiązać z małym człowiekiem więź. Bo zdarza się, że wcześniaki w inkubatorze muszą przebywać nawet kilka tygodni. Żona trafiła do szpitala tutaj z podejrzeniem małowodzia i w sumie można powiedzieć, że od 22 tygodnia ciąży do 29 i 5 dni była tutaj w szpitalu, aż do momentu, kiedy zaczęło się łożysko odklejać, już trzeba było szybko reagować i wyciągać dziecko. Także to chwile grozy, stresu cały czas, całe ponad 2 miesiące, aż dziecko wyjdzie, ale w moment, w którym się wszystko dobrze skończyło, jest po prostu niewyobrażalny, że teraz możemy tak sobie leżeć. Światowy Dzień Wcześniaka na całym świecie obchodzony jest po to, aby zwiększać świadomość społeczną na temat samych przedwczesnych porodów, ale i problemów, jakie mogą za sobą nieść. Wcześniaki to dzieci, które przychodzą na świat z niedorozwiniętymi układami organizmu, wymagają podłączenia do respiratora i karmione są przy pomocy sondy. Mogą wymagać dalszej rehabilitacji w późniejszym wieku. Około 300 wcześniaków rocznie mamy, z czego około 40-50 to są noworodki urodzone skrajnie przedwcześnie, czyli poniżej 28 tygodnia ciąży, poniżej kilograma. Kolorem symbolizującym Światowy Dzień Wcześniaka jest fiolet, kojarzący się z delikatnością i wyjątkowością, dlatego tego dnia oddziały neonatologii zdobione są balonami w odcieniach fioletu. Długa przerwa w kursowaniu tramwajów. Do Katowic, z Chorzowa i w przeciwnym kierunku pasażerowie nie pojadą przez kilka tygodni. Powodem są trwające inwestycje tramwajów śląskich. Toczą się w trzech różnych miejscach, ale wszystkie wpływają na przebiegającą wzdłuż ulicy Chorzowskiej linię tramwajową. Przede wszystkim kończy się modernizacja torowiska w katowickim Dębie. Tych prac jest rzeczywiście do wykonania dużo. No niestety musi to zająć 3 tygodnie, ale tak skonstruowaliśmy harmonogramy wszystkich 3 inwestycji prowadzonych w tej okolicy, żeby zrobić je za jednym zamachem. No bo zdecydowanie łatwiej mimo wszystko pasażerom przekonać się do jednego 3-tygodniowego zamknięcia, aniżeli do 3 osobnych zamknięć w ruchu, które następowałyby w jakimś odstępie czasu od siebie, ale jednak 3-krotnie przerywana byłaby linia. Do tej pory inwestycja na skrzyżowaniu ulic Chorzowskiej i Dębowej była prowadzona przy utrzymaniu ruchu po jednym torze. Teraz będzie to niemożliwe. Trzeba przygotować torowisko i ułożyć na nim nowe szyny. W ciągu najbliższych 3 tygodni, od 21 listopada do 11 grudnia, wykonane zostaną też prace w 2 innych miejscach. Na skrzyżowaniu Chorzowskiej i Grundmana powstaną rozjazdy, które skomunikują budowaną linię z istniejącą. Wykonane zostanie też połączenie modernizowanej pętli wschodniej przy Stadionie Śląskim z głównym torem. Dojazd z Chorzowa do Katowic i na odwrót będzie możliwy tylko jednym tramwajem numer 20. Ale 2 tory będą przejezdne, więc tramwaj, który w tej chwili dojeżdża tylko do Wiśniowej, od poniedziałku będzie dojeżdżał do ulicy Pośpiecha, czyli do kina na Gliwickiej. Tam będzie się kończyła ta linia, no bo cały czas jednak funkcjonujemy z przebudową tego węzła Gliwicka-Grundmana. Tramwajowe inwestycje będą wymagały dużych zmian w organizacji komunikacji miejskiej.
musimy zawiesić 3 linie tramwajowe. Chodzi tutaj o linie 0, 23 i 43. Dodatkowo musimy skrócić trasę trzem innym liniom tramwajowym. Tutaj chodzi o linie 6, 11 i 19. Tramwaje tych linii będą dojeżdżać do przystanku Chorzów Stadion Śląski. Jednocześnie dla zminimalizowania tych wszystkich niedogodności wprowadzamy szereg udogodnień. Zarząd Transportu Metropolitalnego od najbliższego poniedziałku uruchomi autobusową komunikację zastępczą, czyli linię T6. Autobusy z tym oznaczeniem będą kursowały na trasie Katowice, Rynek, Chorzów, Stadion Śląski. Dodatkowym przystankiem dla linii M3 i 830 będzie Chorzów AKS, co pozwoli na przesiadkę na tramwaj. Tramwajowe utrudnienia mają potrwać do 12 grudnia. Koniec bytomskiej Wenecji? Wszystko na to wskazuje, bo miasto zamierza przebudować ulicę Piłsudskiego, która przy intensywnych opadach wręcz pływa. Tak było tutaj w czerwcu 2020 roku. W ramach planowanej inwestycji ma powstać m.in. ogromny zbiornik retencyjny, bo do tej pory kanalizacja nie była w stanie sobie poradzić z dużą ilością wody. Ja nie obrażam się na te określenia, bo niestety taka jest prawda. No, woda tą ulicę zalewała wielokrotnie i to w dużym stopniu, z wieloma problemami. Tak jak zapewniają autorzy tej koncepcji, ludzie, którzy są fachowcami w tej dziedzinie, ten zbiornik retencyjny, ogromny zbiornik retencyjny, pozwoli na zatrzymanie wody i pozwoli na danie czasu kanalizacji na jej odprowadzenie. To jednak nie jedyne zmiany, bo przebudowana ma zostać również sama droga i chodniki. Pojawią się też zazielenienia. Przebudowana zostanie również sieć kanalizacyjna w części ulic Matejki i Krakowskiej. Planujemy okres 3 lat. Pierwszy rok to będą prace projektowe. 2 lata zakładamy na te roboty właściwe, czyli zakładamy optymistycznie, że będzie to końcówka 2025 roku, finał wszystkich prac. Kwota jest to ponad 41 milionów złotych, z czego to dofinansowanie rządowego programu Polski Ład to ponad 29 milionów złotych. Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm MT Eco oraz Justmar. Fryzjerzy, piekarze, mechanicy samochodowi. Młodzi ludzie będą kształcić się pod okiem rzemieślników, co oznacza, że szkoły zawodowe znów zyskują na popularności. Ponad 70 uczniów z Rudy Śląskiej ślubowało dziś uroczyście podczas pasowania na ucznia w rzemiośle. Najwięcej z nich w przyszłości zostanie cukiernikami i fryzjerami. Był okres boomu, potem był okres zastoju, gdzie ilość spadała nawet poniżej 50 uczniów, w granicach 40. Był jeden wyskok 3 lata temu, gdzie były te podwójne roczniki. Roczniki po podstawówce i po gimnazjum. Wtedy żeśmy mieli ponad 120 uczniów. No ale to jest ten rocznik, który w tym roku już zakończył naukę zawodu i zdał egzaminy czeladnicze. No a teraz to wróciło do takiego średniego poziomu. Jak mówię, w granicach 70-80 uczniów od paru lat. Młodzi adepci będą poznawać tajniki 14 zawodów i zdobywać praktyczną wiedzę w zakładach zrzeszonych w cechu rzemiosł i przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej. Poza popularnym fryzjerstwem przez 3 lata edukacji zwieńczonej egzaminem przygotują się do pracy na przykład ślusarza, kominiarza czy coraz bardziej niszowego już stolarza. Stolarz, taki jak ja lub taki, którego ja kształcę, robi tylko na zamówienie mebel, co jeden to inny. Musimy więc od początku cały ten proces zrobić i robi go właśnie mistrz z czeladnikiem lub czeladnik z uczniem. W związku z tym on od samego początku bierze udział w tym procesie. On musi być przy projektowaniu, on musi być przy wykonawstwie i on jest przy montażu, gdzie dla fabryk takie rzeczy nie istnieją, tam jest wszystko, jest rozdział. Kształcenie zawodowe wraca do łask, ale bardzo powoli. Dziś w województwie śląskim taką drogę wybrało około 65 tysięcy młodych ludzi. Największym problemem w rzemiośle, a szczególnie w firmach rodzinnych, to jest sukcesja. To jest największy problem. Do drugiego pokolenia przychodzi około 30% firm, do trzeciego pokolenia 5-7%. I to jest duży problem, jeśli chodzi o nakłanianie młodego człowieka, żeby przejął tę firmę. Jak dodaje profesor, młode pokolenie to szansa dla kontynuacji pewnych tradycji i kultywowania pięknych zawodów.
Niepełnosprawni w górę i pomarzenia. W chwyciarni w Arenie Gliwice odbyły się ogólnopolskie zawody wspinaczkowe osób z niepełną sprawnością. Był to także memoriał Ryśka Pilcha, czyli polskiego wspinacza, który również był osobą niepełnosprawną. Chorował na stwardnienie rozsiane. Rywalizacja wygląda tak, że startujemy w dwóch kategoriach. Wspinaczka na czas. Wówczas zawodnicy startują na dwóch równoległych drogach, w podziale kobiety i mężczyźni, oraz wspinanie klasyczne, tak zwane na trudność, gdzie droga z biegiem czasu będzie coraz trudniejsza. Jest to kategoria przeznaczona dla tych osób, które nie mają jeszcze doświadczenia ze ścianką wspinaczkową i chcą po raz pierwszy postawić kroki na ścianie. I choć mogłoby się wydawać, że wspinaczka jest sportem ekstremalnym i wymagającym dużych umiejętności, to dziś niepełnosprawni udowadniali, że potrafią pokonać wszelkie bariery. Przede wszystkim właśnie walcząc ze swoimi słabościami, pokonują swoje takie niepełnosprawności. Idąc do góry, myślę, że każdy z nich właśnie czuje się taki bardziej sprawny i właśnie może pokonać jakąś taką barierę dla siebie w głowie też. Organizatorem zawodów była Fundacja Różyczka, która zajmuje się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami oraz wspieraniem ich w życiowych wyzwaniach. To jest jakby sport terapeutyczny i zakłady przyjeżdżają do nas z podopiecznymi właśnie na takie zawody, na wspinanie terapeutyczne, więc dla nich to jest jakby przełamanie pewnych barier, otworzenie się na przestrzeń, na wysokość, na swoje lęki, na jakieś fobie, więc to im bardzo pomaga w rozwoju. W zawodach wzięło udział około 130 osób i nie o wynik tu chodziło, ale udowodnienie sobie, że bariery da się przełamać. Świąteczna atmosfera zagościła w śląskim zoo. Choć do świąt pozostało jeszcze sporo czasu, to dzisiaj uruchomiono Christmas Garden i to w wyjątkowy sposób. Wpisuje się w ten klimat świąt. Ja wszystkich zachęcam do tego, żeby właśnie w oczekiwaniu na te święta, w tym czasie przedświątecznym, rodzinnie tutaj skorzystać, wybrać się i zobaczyć raz ogród zoologiczny, a dwa skorzystać z tych atrakcji, które tutaj będą oferowane. Park Świateł w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym powstawał przez 3 tygodnie. Podczas montażu zużyto prawie 60 metrów kabli i rozmieszczono nie tylko 25 instalacji świetlnych, ale również 120 głośników. Przygotowaliśmy ścieżkę, która jest blisko 2-kilometrowa, więc jest to, wydaje mi się, wystarczająca odległość, długość, aby w ciągu tego całego spaceru właśnie zaznać odrobiny magii i takiego spokoju w życiu, bo wiadomo, święta, ten okres przedświąteczny jest strasznie zwariowany i zawsze wszyscy jesteśmy bardzo zabiegani, więc tutaj warto nas odwiedzić, chociażby z samego faktu, że jakby gwarantujemy tą chwilę relaksu. Po ogłoszeniu, że w ogrodzie zoologicznym zorganizowany zostanie Park Świateł, pojawiły się głosy krytyki, ponieważ wiele osób obawiało się, że to wydarzenie negatywnie wpłynie na mieszkające tu zwierzęta. W tym okresie takim jesienno-zimowym ta oferta ogrodu zoologicznego, jeżeli chodzi o zwierzęta, jest ograniczona z tego względu, że ciepłolubne zwierzęta są w pawilonach. Dlatego trasa też była tak wyznaczona, żeby jak najmniej ingerować wśród pawilonów. I myślę, jestem przekonany o tym, że zwierzętom to nie przeszkadza. Świąteczny Ogród Świateł będzie czynny do 15 stycznia 2023 roku prawie codziennie.